To ta akcja polega na tym, że powinniśmy wybrać określoną rodzinę z określonymi potrzebami, tak? I tutaj nic nie sugerujecie, tylko dajecie namiar na stronę waszą, tak? I my jako rada powinniśmy wybrać rodzinę, której potrzeby zaspokoimy. Lub dwie, lub trzy. Propozycja moja jest taka, żeby wyłonić 2-3-osobowy skład z naszej rady, który się pochyli nad tym tematem. Wybierze te rodziny, a potem dopasujemy wielkość kwot, które trzeba zebrać. Znaczy kwotę to proponowałbym od razu, ale też to wygodę, żeby nie zaakceptować. Ale tutaj jest troszeczkę inna sytuacja. Jest rodzina, potrzebuje tego i tego. Ale pani nie bardzo może nam nie wyjaśnić. Nie, Marku, nie rozumiemy się. Ja proponowałbym kwotę ustawić już, natomiast rodzinę i ewentualnie pod tą rodzinę zakupy zrealizować w momencie, kiedy zostanie to zaakceptowane. Czyli kwotę, żebyśmy już podali, tak żeby było wiadomo, jaki rząd wielkości. I moim zdaniem jest to o tyle zasadne, że nie uważam za dobre, abyśmy ustalali kwotę na podstawie personalnej, tak? Mówimy, ile możemy się włożyć i mając określoną kwotę wybieramy rodzinę, a nie tak, że dla tej rodziny to się możemy złożyć po tyle i po tyle, a dla innej to jakieś tam inne pieniądze. Dlatego o tym mówiłem, ponieważ z tego, co się orientuję, to dla przykładu, jakaś rodzina potrzebuje wymiany okna, plus odzież dla dzieci, plus telewizor na przykład. I jeśli darczyńca wybiera sobie taką rodzinę, to ją zaspokaja te jej potrzeby. Taka jest procedura według mojej wiedzy w tej akcji. Dlatego jak gdyby najpierw powinniśmy chyba wybrać taką rodzinę, To są różne. Tam może być łącznie z tym, ale to są różne. Ja chciałabym rozwiać wątpliwości tutaj, jeżeli chodzi o ten temat. Ja bym proponowała, żeby Państwo najpierw jako pierwszą czynność zapoznali się z historiami poszczególnych rodzin, dopiero później zdecydowali się, której rodzinie Państwo zechcą pomóc i dopiero na samym końcu określili kwotę, bo te potrzeby są naprawdę różne. Są dwie mniejsze potrzeby i jedna większa, to niekoniecznie. Pana Marka tutaj odnośnie trzy potrzeby. Tylko są trzy? Tak. A jak to trzeba na tych trzech, to nie można ich tutaj jakoś, jak są, każda ma jakąś potrzebę, to żeby pomóc każdej. Na stronie internetowej opisane są historie wszystkich rodzin i tam są określone konkretne potrzeby. Jeszcze raz pani powtórzy adres. Szlachetna paczka. www.szlachetnapaczka.pisane razem.pl